Witajcie w kolejnym odcinku Skyblock Survival. Się tam odwróciłem, już straciłem, ale zaraz wam powiem, co ja tutaj narobiłem złego i zaraz wam wszystko wytłumaczę. Chciałem wam tylko jeszcze tylko powiedzieć, że dorobiłem tutaj drzwi, dorobiłem tutaj dach, dorobiłem tutaj trochę pochodni. Dookoła tutaj pochodnie też poukładałem i dorobiłem te drzwi. I muszę wam powiedzieć, że mob spawner działa i wyśmienicie, jeszcze nawet bez wody. A więc nie mówię, co będzie się działo, jak będzie woda. Właśnie spacznik, super. Teraz wam powiem, co ja tutaj zrobiłem. Zrobiłem mały błąd, no niestety. A więc rozpocząłem przed chwilą nagrywanie tego odcinka tam przy mob grinderze. Powiedziałam o nim, jakie wprowadziłem zmiany. I wróciliśmy sobie tędy elegancko do skrzynki. Powiedziałam, że pozbierałam trochę kamienia, wzięliśmy troszkę go. I to mogę jeszcze powkładać. Wziąłem wiaderko z wodą, wziąłem trochę zużyty kilof i powiedziałem, że pójdziemy na naszą tak zwaną pustynię. I już kładłem tutaj, kładłem. I w około, no widzicie, że jest już cała pustynia podłożona, żeby nam piasek nie spadł. Zauważyłem, że nie nagrywam. Wściekłem się trochę i co? Wróciłem. Powiedziałam wam, wróciliśmy i jesteśmy w tym samym miejscu. Ale nic nie stracicie. I jak ja to zrobiłem? Tutaj chyba nie muszę tłumaczyć. I jak doszedłem tutaj, wylałem po tej stronie wodę. Uważajcie, tylko nie możecie wylać ją tak, żeby woda dotknęła piasku, bo wtedy też spada. To reaguje tak samo, jakbym na przykład położył tutaj ten. I no tak, jeszcze można sobie zrobić, albo raczej trzeba sobie zrobić, bo a to tak nie zadziała. Jak ja, no, teraz to wymyśliłem, ja sobie normalnie tutaj położyłem, to tak samo działa. No i ja to wtedy tak się tutaj, jak można to nazwać, że się spuściłem jak po linie. Poukładałem kilka klocków. I w tym momencie, no i dokończyłem, prawda? Dokończyłem to, pyk. I tyle. Naprawdę to tyle zrobiłem. I co? Teraz będziemy zniszczymy sobie ten piasek. Chciałbym go cały wyzbierać. Będzie nam on potem potrzebny. Jeszcze chciałbym wam powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż wprowadziłem małe zmiany co do zadań. O nie, kaktusy mi spadły? Czy złapałam? Tak, złapałam jednego kaktusa, dzięki Bogu. Zapomniałam o nim. Złapałam, dobra, kaktus jest. Dobra, teraz byle nie spaść. O, chyba nawet drugi. No. I ostatni ten. Wprowadziłem małe zmiany co do... O, obsydian, melon i do dyni, nasionka dyni. I tu panie zebrałem tego. Kiedy indziej to rozwalimy. Bierzemy wodę i jedziemy. Wróćmy ma zmiany co do zadań. Otóż teraz nie wiem, ile tam ich było. Było zaledwie ich może 20. Teraz wprowadziłem małe zmiany. Znalazłem jakąś trudniejszą wersję i znalazłem 50 zadań. Niestety po angielsku, więc je sobie przetłumaczyłem. Macie w opisie. Możecie również zauważyć, że wszystkie porobiłem. Zrobiłem również, podmieniłem te stare na pozostałych filmikach. I to tak naprawdę tyle co do zadań. Jest ich teraz wiele. Ja mam sobie wydrukowałam kartkę, ponieważ dzisiaj skończymy kilka z nich. I jest ich naprawdę dużo. No sobie po prostu wydrukowałem. Słyszycie pewnie. Jest tutaj są naprawdę trudne zadania, jak na przykład zrób 5 złotych sztabek, czy na przykład zrób 10 prawie każdego koloru wełny. Będą to czasochłonne zadania. I ja się z tego cieszę, ponieważ wydaje mi się, że Skyblock to dosyć ciekawa seria. Fajnie, przynajmniej mi się podoba.
i oglądałem innych użytkowników, skybloki, bo fajnie jak z takiej malutkiej wysepki już się coś takiego fajnego tworzy, już mamy taki mob grinder. No, ja myślałem, że to jest naprawdę trudne, ale jak tutaj z wami sobie gramy, to sobie gram, to naprawdę takie nie jest. Dobra, co dzisiaj zrobimy? Sobie zrobimy taką naszą świątynię i wejdziemy do Netheru. Zobaczymy, co w nim jest. A więc dobra. O, właśnie, mogę sobie zrobić łóżko. O, to jest super. I super. No, i odznaczam kolejne zadanie, właśnie długopis. Miałem sobie przed odcinkiem wziąć długopis. Wybaczcie na chwilę, zaraz wracam. Okej, już jestem. Wziąłem jakiś długopis i zaznaczam sobie tutaj zrób łóżko zrobione. 9. zadanko. I co teraz? Czy ja coś teraz zrobię? Wątpię. Jeszcze na przykład trudne zadanie jest zrób 16 szyb. Musimy sobie to tak ładnie wyliczyć, bo szyby robi się tak. Czyli muszę zrobić 6. Ile ja mam piasku? 26. No to dobra, to sobie 6 już od razu odłożymy. I pomyślałem, że zrobimy sobie osobną skrzynkę, w której, którą podpiszemy tabliczką, jedną z tabliczek, ponieważ możecie zauważyć, że mamy zadanie zrób 10 tabliczek. Wow, jak się wystraszyłem, o ja. O, a to gnój, ale się wystraszyłem, masakra. Masz, kurde, jak cię gnoja wystraszyłem, ale, wow, śpi, gdzie ty jesteś, co za gnój, wow, ale się przestraszyłem, naprawdę. Ale skąd? No tu mam pełno miejsca, się gdzieś musiał idiota przenieść. Dobra, weź, pochowaj te rzeczy, bo masz tutaj połowę gry przy sobie. Bierz to, raz, dwa, trzy i robimy sobie łóżeczko i prześpimy pierwszą noc, super. Pyk. Gdzie to łóżko postawić? Może tu, bo tak bardziej z dala jest od tego. Możesz spać? No co, ty spadłeś z łóżka? No stawaj, co? No dobra, nie zrespiliśmy się poza łóżkiem, ale całe szczęście. O, skończył spadać śnieg. A więc dobra, bierzemy się do tego. Ale mnie on wystraszył, o ludzie. O, właśnie, mam jabłuszka, to sobie trochę zjem. Aha, i tutaj już jest tak nastawione, że jest na 2, ale to sobie potem powiększę na 2 i tam sobie zrobimy farmę kaktusów, ponieważ mamy mamy zrób 10 zielonej wełny i zrób limonkowej wełny i zrób 10 barwników kaktusa. O. I to nam się trochę poprzydaje. Chodź tutaj. Musimy sobie to rozświetlić. To dobra. To zanim pójdziemy robić naszą mini świątynię, rozświetlimy sobie trochę tutaj to. O, i może, no dobra, czemu nie? A dorobię sobie tutaj te kanty, bo znając mnie, to zaraz spadnę z nich. Mam coś wartościowego? Nie. Dobra, to możemy kombinować. O, i schodki sobie też możemy zaraz zrobić. I przy okazji Uważaj. Co ja tam? Nie, uważam, powiedziałem. Tu. Teraz sobie zrobimy. Dobra, kiedy indziej to zniszczę. W sensie, jak teraz będę wracał, a nie mam kilofa, to kiedy indziej?
Wow, nie! O, moja klawiatura znów nawala. Weźmiemy sobie trochę tego. Zamykamy. A, i rozświetlamy, właśnie. Po to tu przyszedłem. Nie wiem, co ile robię. Robię tak po prostu. Kiedyś tutaj jakąś symetrię zastosujemy. W sensie jest symetrycznie, ale nie jest po kolei. Kiedyś tutaj zastosujemy, będzie elegancko. No super. I robimy mini. Robimy mini, mini. Mini. Świątynię, ta. Gdzie? Zastanówmy się. Musimy zrobić małe jeziorko. I pomyślałem, żeby to małe jeziorko zrobić o tutaj. Tutaj byśmy sobie wchodzili. Po drugie byśmy mieli szybkie do trawy, bo musimy sobie zrobić trawę, bo tu ma wyglądać jak małe jeziorko, prawda? A więc myślałem, żeby nether sobie zrobić o tutaj. Powiększymy sobie tutaj tak trochę to, żebyśmy widzieli. I musimy pamiętać, że mamy tylko 10 obsydianów, czyli starczy nam tak, ja na to mówię, na porta dla biednych. Po prostu będzie tylko rog, więc musimy go sobie jakoś ładnie zabudować. A więc dobra, zróbmy sobie. A może na dwa wejść? No, na dwa będzie zupełnie lepiej wyglądało. O nie. O tak, znowu klawiatura, super. Trzeba coś z tym zrobić. Ekstra, nie wziąłem kilofa. Dobra, z ręki rozwalimy. Mniejszy kamień rozwalimy większym kamieniem. Mniejszy kamień, większy kamień. Na odwrót. Sorry. Pyk, 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 pyk. Jeszcze jest taki, taki... Co ja zrobiłem? Kupiałem, albo dobra, dobra, nawet fajnie to wygląda. I tutaj sobie zrobimy jeszcze taki mały most. Znowu klawiatura. Znowu mi się przytrzymało. O, i teraz tutaj robimy tak. Zrobimy pyk, 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 pyk. Tyle starczy? Tak, starczy. Pyk, 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 pyk. Tu i tu. I teraz muszę to jakoś ładnie sobie o tutaj. A tu już jest miejsce na mój portal, te dwa. I teraz tak, zbudujmy sobie portal. Sprawda z kamienia. Ale czy komuś, komukolwiek to przeszkadza? No, dawaj. Zniszczyłeś, brawo. Dobra, i teraz chciałbym zrobić jakoś tak śmiesznie, żeby tego nie było widać. Jakby to tak fajnie zabudować. Musiałbym całą ścianę tutaj, tą przednią. A więc jednak portal będzie o jedną ścianę dalej. Więc portal będzie w tym miejscu. To możemy zabudować. Tego za bardzo nie możemy. A więc portal stoi tu, a tu jest cała ściana. I wygląda to jak jakiś... Nie powiem co. Dobra. Pomyślmy. Może zrobię dach. Tak, to jest dobry pomysł. W takim razie powiększmy jeszcze o jedno. I nasz portal jest w tym miejscu. I teraz robimy tą ścianę tylnią. Idę po kilof i po... I po, i po, i po... Trochę kamienia. Kilof, trochę kamienia jest.
Czy ja to tam przedłużyłem? Tak, przedłużyłem. O jeden. O, pyk. I teraz tutaj budujemy ściany, tak? I skoro tu stoi portal, to teraz będą cały czas widoczne te rogi. Aha, nie, tutaj zostaw miejsce, bo tu musi być portal. Tu i tu jest portal. O tak. O, i tu jest ostatnia ściana, nie portalu. W sensie tutaj już będziemy wchodzić do portalu. O, pyk, pyk. Tutaj wejście. Może wy tego nie widzicie, jak to będzie wyglądać mniej więcej, ale będzie lepiej niż normalnie. Będzie wyglądać to i praktycznie, i fajnie, o. Teraz chwila, raz, dwa, trzy. I portal się robi od tutaj, tak? Czy ja dobrze mówię? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, wychodzi. A więc tutaj dotąd muszę zrobić dach. Po co to jest? Aha, tak, to jest stary portal. Tego możemy sobie usunąć. Wow, myślałem, że jeszcze tu jest. I dotąd musimy zabudować. Pyk, pyk. A tutaj nie musimy tego zabudować. Położymy pochodnie i niech to będzie takie puste tutaj. Ale tutaj już musi być. A, zabudowałem. A dobra. Hop. Au. O, i tak to będzie wyglądać. Teraz chwila, portal kładę o tutaj, więc to muszę jeszcze sobie odkryć. Jeszcze tak naprawdę powinienem tam jeszcze jedną tą położyć, ale mniejsza z tym. Tak, tak, położę jeszcze tutaj jednak jedną warstwę. To będzie w ogóle lepiej wyglądało. Jak już mamy coś robić, to róbmy to porządnie. Jeszcze coś się tutaj tak kombinuje, tak to przebudowuje, że jeszcze sobie zanim będziemy już tutaj przy sobie z obsydianem, zanim to wszystko zabuduję, jednak sobie jeszcze zrobimy test, czy to na pewno wszystko będzie dobrze. Ponieważ diamentów na tej mapie się nie da zdobyć i więc wolę nie ryzykować. Wow! To coś tutaj jest za dużo, albo mi się wydaje. No tak, bo tutaj tak jest zrobione, że teraz muszę zrobić tak. Jeden dalej, jeden dalej. I wyszło. Oświetlamy. A może w taki sposób? Jeszcze tutaj można położyć dwie. Dobrze. I w taki sposób. Tak. Tutaj. No i się może pacany nie będą pojawiać. O, ała. No i teraz wystarczy tylko... No i tutaj, i to będzie w takim razie... Dobra, mam 9, czyli musimy zostać 1. Raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
No tak, wychodzi, czyli dobrze to powyliczałem. Rozwalmy sobie to. Bo po prostu postawimy źle jak to się nazywa, obsydian. I musimy sobie albo, jeśli jeszcze się da, to musimy sobie to ratować. Musimy całą budowlę przenieść, albo po prostu koniec, nie wchodzimy do netheru. A, jeszcze jak my to zrobimy, że się to zapali. Jest na to taki pewien trik. Weźmy sobie to trochę. Trochę mnie tutaj irytują. Może nie będę ryzykować. Po pierwsze sobie to już zapalę. A po drugie, zrobimy tak, żeby mi nikt tutaj nie wlazł. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, wygląda jak portal. Więc będzie działać. Teraz jak zrobimy, że podpalimy... Prosta sprawa. Kładziemy tu wodę. Kładziemy zabezpiecznik. Ja tam nie wierzę już zimowemu biomowi. Kładziemy tutaj tak. Bierzemy wiaderko. Zabieramy wodę. Woda nam znika. Zostaje takie puste. Sprawdzamy, czy nikt nas tutaj nie zje po drodze. Hello. W ogóle mnie Aha, bo on mnie nie bił. A nie, on mnie atakował dopiero. Mówię teraz o Endermanie, bo ja na niego nie spojrzałem. Ja się po prostu przestraszyłem, że on się pojawił i zaczął krzyczeć, że go bije śnieg. I tego ja się przestraszyłem. Musimy sobie wziąć lawę. Dobra, tak naprawdę to mogę schować, a weźmiemy dwa drewna. I dobra. No dobra, właśnie mam łóżko, idziemy spać. Spadniesz z łóżka? No, widać, że już tak jest, że muszę spać z łóżka. No tak, o, siema, nie zobaczy mnie. Jest zbyt głupi na to. O, ale dawaj. Idealnie. Pająki też nie, ale one znikną w końcu. I teraz prosta sprawa. Wylewamy tutaj lawę. I kładziemy. O tak. Drzewienka po jakimś czasie się zapalą. Gdzieś jest Enderman. Już wiem gdzie. Po jakimś czasie te się zapalą. A gdy one się zapalą, będą się palić przez chwilę i przejdzie ogień na następny klocek, czyli... I tak to działa. Czy ja wam chcę to pokazywać? No, to jest trochę bez sensu, żebym tutaj stał i czekał, aż to się zapali. Po prostu zaglądniemy tutaj za chwilę. Albo dobra. O ja tego tutaj nie chcę. Nie mam jednego klocuszka. Powitajcie mojego nowego sąsiada. Dzień dobry. Koleś na mnie spojrzał i nic. Wchodzimy dzisiaj do netheru. Nie wiem ile nagrywam. Nie, do netheru wejdziemy w kolejnym odcinku. Zobaczycie co jest w netherze. Właśnie, zrobiliśmy achievement. To znaczy raczej zadanie. To nie są achievementy. Znajdźmy, jak chcę sobie to zaznaczyć. Guziki, barw... O jest, zbuduj i zapal portal do netheru. Z
Zadanie 34 zaznaczone. Zrób łóżko też zaznaczone. I co? I to chyba tyle. Tak, to tyle. No. Okej. A więc plan na następny odcinek to tak. Wchodzimy do Netheru. Jeśli będzie coś, co będzie coś fajnego w Netherze, to to użyjemy. I robimy tą skrzynkę, co mówiłem na samym początku, że będziemy... A nie wiem, czy w ogóle o niej mówiłem. Jeśli o niej mówiłem, to robimy taką skrzynkę, w której będziemy robić różne itemy do zaliczenia całego zadania. Wszystkich zadań, czyli na przykład w tę skrzynkę włożymy 10 klap, 10 dźwigni, 10 kamiennych płyt naciskowych, drewnianych, miączkę kostną, żeby to wszystko było w jednym miejscu i tylko sobie spojrzał, jeśli mi coś będzie brakować. W ogóle tutaj mam lawę, prawda? Prawda, mam tutaj lawę. Lawa nam się już chyba do niczego innego nie przyda, jak tak myślę, więc ją sobie tutaj... Pyk, pyk, pyk. I co? I to było na tyle. Dzisiaj skończyliśmy... Skończyliśmy robić naszą tak można to nazwać tak naprawdę. No fajnie to nawet wygląda. Nie wygląda jakoś tak wow, ale nawet okej. Okay. Jeszcze tutaj sobie oczywiście zrobię tą barierkę, żebym tu mógł sobie wchodzić. O, tutaj trochę expa. Właśnie, mam czwarty level. Nie powiedziałam wam, zacząłem odcinek chyba z trzecim. Ponieważ tam trochę właśnie musiałam przykombinować, bo tam jak zaczęły potwory spadać, w ogóle się okazało, że w ogóle jest tak, że jak położymy klocek, to już potwory nie będą ginąć. To jest tak wymierzone idealnie. A więc dobra, w następnym odcinku wchodzimy do Netheru, robimy coś w nim oraz to chyba tyle. Ja posieję sobie pewnie drzewka, pewnie sobie tutaj trochę posprzątam. Coś miałam zrobić, nawet nie pamiętam co. Aha, tak, to dokończyć. Ale chyba tego nie zrobię, bo widzimy się za chwilę, bo mamy... To znaczy, ja zaczynam kolejny odcinek za chwilę. Dobra, tak gadam. Robienie głupiej świątyni przedłużyło się pewnie znowu w pół godziny, więc ja kończę. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, klikania przycisków fajne, jeśli wam się podobało, oraz komentowania. I zapraszam na swój kanał, gdzie znajdziecie wiele innych serii. To było dzisiaj na tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć.